Zapraszam do wysłuchania podcastu dla Wikipedii Latarnia Morska Gdynia Oksywie. Jesteśmy na Oksywiu. Na Oksywiu miejsce jedno z wielu, gdzie znajdowała się latarnia morska. Tutaj wybudowano w roku 1877, a nie jak napisy mówią, głoszą o tym, że w roku 1887 latarnia morska Oksywie. W roku 2007, chcąc uczcić 120-lecie latarni morskiej Oksywie, wybudowano maleńki obelisk, który miał upamiętniać miejsce, gdzie latarnia morska się znajdowała. To zdjęcie będzie można zobaczyć w Wikimedia Commons, bo i to a na blogu można zobaczyć nas z tym obeliskiem, bo on tak troszeczkę taki malutki jest, takie 2 metry Borys wysokości. Maga i Apoloniusza, którzy rozmawiają o latarni morskiej oksywskiej, znajdują się w jej sąsiedztwie. A przyjechaliśmy tutaj dlatego, że to jest latarnia, której już nie ma i jak gdyby dopiero w latach niedawno całkiem zadbano o to, żeby przypomnieć o niej, że była tutaj. Tak, o tej latarni w ogóle i całkowicie zapomniano. Tylko książki wspominały o tym, że była latarnia morska na Oksywiu, natomiast nie było żadnego miejsca, które upamiętniałoby miejsce tej latarni. Dopiero w roku 2007, 31 listopada, na Wszystkich Świętych upamiętniono obeliskiem, takim skromnym obeliskiem, istnienie tej latarni i miejsce, w którym ona się znajduje. A co to była za latarnia? Kto ją postawił? No, jeżeli mowa o roku 1800, to wiadomo, że było to stawiane przez administrację niemiecką. Postawiono mały budynek o wysokości jednej kondygnacji, na której stała 8-metrowej wysokości laterna, a w środku znajdowało się urządzenie świetne, optyczne Fresnela trzeciej klasy, to znaczy soczewka o średnicy jednego metra. Urządzenia świetlne w środku była możliwość widzenia, zauważenia światła z odległości 15 kilometrów. Jedna osoba od roku 1920, kiedy uzyskaliśmy 4 latarnie od administracji niemieckiej, jedna osoba od przejęcia tej latarni od listopada 1920 do 1933, do roku 1830 obsługiwała tę latarnię. To był pan latarnik Bigot. 1933. I kres działalności tej latarni nastąpił jest bardzo przykry. Druga wojna światowa. Niemcy pojawiają się w Gdyni. Okupują Gdynię. Są walki na Górnym Oksywiu. Ginie pułkownik Dąbek. Pada Oksywie. Niemcy niszczą obelisk, który był postawiony na Górnym Oksywiu. Prezesa Ligi Morskiej, przedwojennej Ligi Morskiej Rzecznej, niszczą ten obelisk. Przy okazji jest zniszczona latarnia morska Oksywie. Jest to mniej więcej w tych dniach, kiedy Adolf Hitler przybył do Gdyni. Nie wiadomo, czy kilka dni przed, czy kilka dni po latarnia. Obelisk zostaje zniszczony, generała Orlicza Dreschera zostaje zniszczony i zniszczona zostaje latarnia. Myślę, że stało się to jednak przed wizytą Adolfa Hitlera w Gdyni, żeby żadne ślady polskości na tej ziemi nie były widoczne. Podcasty dla Wikipedii to pomysł na wzbogacenie haseł Wikipedii o ilustracje dźwiękowe, słowne i o audycje, o podcasty. Każde hasło, które jest w Wikipedii,
które jest w encyklopedii, może mieć ilustrację dźwiękową. Nie musi to być konkretny dźwięk dotyczący bardzo ściśle tego hasła, ale może to być osoba, która opowiada o tym haśle, dodaje jakieś, po prostu ilustruje nam hasło w Wikipedii. Ja myślę, że to ma dużą przyszłość i cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym projekcie i że wymyślając go wpadłem na to, żeby zacząć od latarni morskich, bo latarnie morskie to są takie światełka w ciemności, które prowadzą nas do portu docelowego. I oby tak się stało również z tym projektem.